teraz, kochani, przedstawiam wszystkim kapustkę. Młoda, cudowna kapustka. Co ona potrafi? Moi drodzy, spróbuję zademonstrować w tym filmiku, jakie to jest cudowne warzywo. Otóż kapusta to nie tylko kapusta duszona do obiadu. O nie, nie uciekaj. Te cenne listki odkładam na później, pokażę, co z nimi zrobię. Natomiast w tej chwili tą kapustkę, co najpierw z niej zrobię? Otóż zrobię z niej soczek. Tak. Sobie ją tutaj ładnie przekrzałam. Jeszcze ją opłukam trochę. Teraz sobie ją troszeczkę pokroję na kawałki takie, żeby włożyć do sokowirówki. No niestety, moja wyciskarka nie daje sobie rady z liśćmi, więc muszę zrobić w sokowirówce. Także ciach pach, robimy sok. Mamy wyciśnięty soczek. Taką cudowny. I taką porcję cudownego soczku można wypić. Jest to cudowne lekarstwo na układ pokarmowy, na żołądek. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z układem trawienia, z żołądkiem, to naprawdę jest to cudowne, wręcz naprawdę mogę powiedzieć, że jest to cudowne lekarstwo. Jeżeli mam jakieś choroby skóry, na przykład jakieś problemy z jakimiś uczuleniami, jakieś plamy swędzące lub cokolwiek, to też wspaniale leczy, naprawdę. Sprawdzone, warto, polecam. Dzisiaj mam taką cudowną kapustkę i będziemy ją kisić, czyli zrobimy swoją cudowną kiszoną kapustkę. Ja ją teraz pokroję, zszatkuję i będę ubijać. Kapustka już jest poszatkowana, całą ładnie ściachałam. No i teraz biorę jakiś garnek, sól kamienną i będziemy kwasić, czyli ubijać. Czyli wkładam sobie pierwszą partię kapustki, posypuję solą i po prostu tuczką sobie ubijam. Ubijam. Czuję, że się kapustka trochę lekko spoci, czyli puści trochę soczku. I biorę wtedy sobie następną partyjkę, posypuję i znowu trochę soli i tak samo. I tak aż wszystko po kolei ładnie puści sok. Wracam za chwilę. No i mamy dzisiaj piąty dzień, 5 dni minęło. Jak ukisiliśmy trochę kapustki. Proszę bardzo. Niestety musiałam w garnku, bo wszystkie słoje mam dużo zajęte.
tu się robi zakwas z buraków, tu się robi z pędów sosny syrop, więc kurczę, mam wszystko pozajmowane. Ale powiem Wam tak, kapusta już jest przepyszna. I teraz oczywiście możemy sobie taką kapustkę normalnie sobie tak zajadać. Ona jest tak dobra już teraz sama, że można samą jeść. Ale dzisiaj zrobię do obiadu taką pyszną surówkę. A potem oczywiście będziemy sobie po prostu tak sobie ją podjadać. Będzie się kończyć, ja zrobię następną. Widzicie zresztą, jaki kolor jest jej, nie? Taka zielonkawa jest. No bo to jest właśnie młoda kapustka. Dobrze. Zostawimy trochę tego soku, żeby była sobie w soczku. Jeszcze ją tak sobie przyduszę. I odstawiam. Ja sobie taką biorę jeszcze tę butelkę. O, i przyduszam, żeby była cały czas zamoczona w tym soku kapustka, żeby nie była sucha. No i teraz ja jej nie będę odciskać, niech jest ten fajny soczek. Takie grube. Dobra. I jak ja zrobię tą suróweczkę? Marcheweczka obrana, jabłuszko obrane i cebulki trochę. I to wszystko. I teraz będziemy to ścierać. Mam czwarte, teraz dam kapeczkę. Kapeczkę, no tak około jednej łyżeczki octu jabłkowego. Nie za dużo, ponieważ kapustka jest kwaskowata dosyć, kwaśna, więc nie potrzeba jej dużo kwasu. Można może to posłodzić czymś. Albo cukrem, jak ktoś woli. Ja używam ksylitolu, więc około jednej łyżki ksylitolu dam. To jeszcze trzeba dodać jakiegoś oleju dobrego. Oczywiście najlepiej nierafinowanego. W przypadku moim będzie to olej słonecznikowy. Aż około 2 łyżek. No i teraz sobie wymieszamy. A jeszcze można dodać, prawda, trochę pieprzu. Słone jest dosyć, więc na razie nie dodaję soli. No i mieszamy taką. To jest w sumie taka najszybsza surówka według mnie, bo to kapustka już jak jest gotowa, to ścieramy marchewę, jabłko. Można cebulkę, ale niekoniecznie. Jak ktoś nie lubi, to nie musi dawać. I proszę, mamy gotową. Uwielbiam. Proszę bardzo, mamy cudowne probiotyki. Nie musimy żadnych kapsułek połykać, tylko po prostu sobie cudowną sałatkę czy surówkę, jak to woli, po prostu zajadamy. Smacznego. Następnie kapusta się jeszcze parę minut tylko dusi. Odlałam wodę, wlałam świeżej, dam przypraw, soli, cukru, pieprzu trochę i skwareczki z boczku, lekko podrumienione. Teraz to się tak z 10-15 minut tylko też na wolnym gazie pogotuję.
podusi i będzie kapusta gotowa. A teraz, co jeszcze możemy zrobić z kapustki? Do czego ją użyć? Mam tutaj takie zwinięte listki, liście. Są dosyć duże liście, zaraz pokażę. Ja je tak lekko zgniatam. Wcześniej sobie tutaj powycinałam te nerwy grube takie, żeby mnie nie piły w czasie okładów, jak będę sobie robić. No już powiedziałam, że będę robić okłady. Więc tak, to jest na jedną nogę, to jest na drugą. To jest tak duży listek, że akurat mi starczy taki jeden na jedną nogę, tak? Jak są mniejsze liście, to można sobie jeszcze można je trochę podnieść. Niektórzy je tam sobie tłuką jakimś tłuczkiem. Ja po prostu je sobie trochę zgniatam. Ale można je jeszcze mocniej. I teraz mam taki listek. Dobra. Biorę sobie przygotowany mam bandażyk do zawijania. Najfajniejszy jest, uważam, taki właśnie półelastyczny bandaż. O, on jest taki naprawdę bardzo rzadki, czyli skóra oddycha, a jednocześnie lekko się naciąga, więc można naprawdę leciutko sobie owinąć. Nie trzeba mocno ściskać. Także biorę taki sobie bandaż. Tak. Teraz biorę sobie taki listek. Jeszcze go trochę zmalkretuję. I przykładam tu, gdzie trzeba. Czyli jeżeli są jakieś żylaki, załóżmy jakieś spuchnięta noga, można sobie całą nogę obłożyć, zależy. Ja sobie akurat tutaj zawinę. Biorę taki właśnie elastyczny, półelastyczny bandaż, który jest taki przezroczysty, a jednocześnie bardzo fajnie się naddaje. I można sobie leciutko zawinąć, nie mocno. Wtedy skóra oddycha, a kapusta nam się po prostu trzyma na tej nodze. Nie spadnie, o, ona jest luźniutka. Nic tutaj mnie nie ściska. No, tak luźniuteńko. Także mamy żylaczka, mamy obolałą nogę. Co jeszcze? Mamy jakieś... O, tu ogonek sobie jeden zostawiam. Cały czas ten coś zaczęłam. Zaraz go sobie tutaj zawinę. I proszę, całą nogę można sobie... Znaczy pół nogi. Można sobie tutaj zawinąć. Teraz sobie robię kokardkę ładną. I można elegancko spać. Nic tu się nie robi. Luźniuteńko jest, nic nie ciśnie. Dlatego te twarde części powycinałam, żeby nie tam nic. Gładziutko. Jak jakieś problemy skórne, jakieś plamy, czy to na przykład po detoksie jakieś takie swędzące coś wychodzi, czy jakieś w ogóle, czy po zakrzepicy jakieś plamy, to właśnie jest dobrze sobie zrobić okład. Na stopę tak samo. Całą stopę możemy sobie zawinąć. Jakieś bóle, czy pięty, czy w ogóle całej stopy, jakieś stawy. Naprawdę warto wypróbować tą kapustkę, bo cuda robi. I tutaj właśnie przez cały miesiąc sobie popijałam soku, codziennie sok, szklankę soku z kapusty i okłady robiłam. Na takie właśnie miałam po detoksie, takie tutaj uczulenie mi wyszło, swędzące i wszystko ładnie znikło. Trochę to wymaga czasu, ale no, no mówię, w przeciągu miesiąca czasu fajnie się wszystko goi, także przy bólach żylakowych polecam. Nawet jeszcze przy bólu głowy też można sobie zrobić okład. Ale na nóżki jest cudowna kapustka.